Siema, to ja. Będziemy grać w grę, która się nazywa margonem.com i zmieniłem sobie w ogóle OBS-a, bo zastanowiłem się i... Zaraz wam opowiem. Dobra, sprzedajmy tutaj jakieś tam rzeczy. A, na Miłku stałem. Stałem na Miłku, nie wiem, jakieś... Co mamy dzisiaj? Środę. Ogólnie jestem leniwy. Dobra, boże, znowu zaczynam gadać 20 rzeczy. Dołączyłem do jakiegoś klanu, to już wcześniej, kurwa, i zaczynam następną rzecz. Po kolei. Jest środa, stałem 3 dni na Miłku, zdobyłem nic. Stałem na którym Miłku? Na wszystkich trzech, bo z reguły było tak, że stałem sobie, powiedzmy, pracowałem tutaj na jednym monitorku, na drugim sobie tam odpalam, powiedzmy, tego miłośnika magii, czy tam łowców, czy tam wojowników, czy tam rycerzy, dobra, nieważne. I ktoś mówi do mnie, właśnie, czy my się dostaniemy w ogóle na tą śmieszną tą, bo jak padnę... Dobra, odpalimy dopiero mój wynalazek, bo mam nowy też. Odpalimy mój wynalazek dopiero... Ej, tu się wszystko nagrywa dobrze, tak? Bo to jest nowy sprzęcior w ogóle. Możemy sobie tutaj nawet, nie wiem, muzykę z Margonem odpalić, kurwa, jako podgląd. Normalnie trzyma w napięciu. Najgorsze jest to, że jak macie ustawione domyślne opcje, to was wkurwia ta muzyka. Bo jak ja w pracy na przykład jestem i jestem na incognita, powiedzmy, zalogowany, no to mi nie bierze wszystkich tych addonów, tak? Przez co mam jakąś gównianą muzykę z Margonem odpaloną, ale dobra, posłuchamy sobie dzisiaj jej. Bo przynajmniej o to się nikt nie przypruje o prawa autorskie, tak jak mam nadzieję. No kurwa Maci, zajebiście się zaczyna. Chce sobie człowiek nagrać i nie może. Zaraz wracamy. Dobra, chuj w to. O czym ja gadałem? Najwyżej sobie dobiegniemy zaraz. Wbiłem sobie na zastępcę. Nie wiem, zobaczymy, co tu się dzieje. Kupiłem Aikosa. Znaczy kupiłem. Gówno, nic nie kupiłem tak naprawdę. Wypożyczyłem go sobie na tydzień. Wcześniej miałem coś alternatywnego, czyli glue. Niekoniecznie mi to podpasowało. Koniec końców. Na początku było spoko. Potem nie było spoko, bo powiem wam, że z tych glue strasznie jebie chemią. Chuj jebie chemią. I też nie czuć jakby takiego spalania, tylko jakbyście spalali kurwa naprawdę żywą chemię. Wziąłem sobie to na spróbowanie. Mam to już 24 godziny. Zapłaciłem za to nic. Wypożyczyłem sobie na tydzień. Dostałbym normalnie jedną paczkę hitsów, czyli gdzie to jest? O coś takiego. Można recenzję od razu zrobić. W jednej paczce jest 20 jak normalnych tych. I co mogę powiedzieć? Czemu ty kurwa leczysz się ty... No, masz to. Już chciałem go opierdolić, czemu się leczy potami z tego. Idziemy na te. Jak ja dawno tam nie byłem, to jak ktoś pytał mnie ziomek się... Jakie jest moje ulubione ekspowisko? No to powiem wam naprawdę SK. Najpiękniejsze w tym miejscu jest to... W sumie jak się dobrze zgracie, ale to też musicie mieć serwer wolny. No ale załóżmy taką hipotezę, co nie? Może ja znowu zacząłem milion tematów i żadnego nie skończyłem. A potem będę się zastanawiał, o czym mam gadać. A teraz jak debil jeszcze się tłumaczę... I zaraz zapomnę, o czym gadałem. Nieważne. Najlepsze jest to, załóżmy, złapałoby chyba z grupy. Nie, chociaż nie wiem. Ha. Czy jeśli by tutaj stanęły cztery osoby i to cztery osoby poszłyby sobie grać w LoL'a, załóżmy, i byliby na serwerze, gdzie gra, nie wiem, tam 10 osób XD, to czy oni mogliby, wszyscy wiecie, bić te potworki, tak, jeśli by, czy zasięg by ich złapał, chodzi mi o to. Dobra, zbierajmy to, albo nie zbierajmy tego gówna, pierdolę. Jak ostatnio odpowiadam jakiemuś ziomkowi, jakie ekspowisko najbardziej lubię w tej grze, no to jest właśnie to. Ale to jest właśnie najlepsze. Biegacie sobie, cztery elitki bijecie, elo. I macie. Ej, tu, a, bo wejście tu już jest gdzie indziej. To czemu on tu jest? On powinien być tu. A o, właśnie, macie też czarną perłę tam. Oba, 2, 4, 4 łowce w ogóle.
ziomek ode mnie z klasy, z podstawówki i z gimnazjum. I tak mówię, ej, ty nie grasz, to B tam daj. I dał. Kurwa. Dobra, co miałem o Aikosie coś powiedzieć? No to mam tu 24 godziny. Miałem trochę problemów z tym Aikosem. Co koniec końców się okazało, że to jest dużo bardziej zaawansowana technologia, niż bym się spodziewał. Bo porównując to do tego, to tutaj macie jak dla małpy jeden przycisk. Tutaj macie więcej przycisków. Ja wam opowiem o takich gadżetach. W sumie to jest może dobry temat, żeby popowiadać o czymś takim, jeśli kogoś to interesuje. Jeśli ktoś ma w to wyjebane, to w sumie też sobie posłucha. Pozdrawiam ogólnie wszystkich. Dzięki za tam wszystkie miłe słowa i tak dalej. Co mogę wypowiedzieć się na temat... O, na temat glue, czyli tego małego gówna, do którego są wkłady. Mogę się wypowiedzieć, że byłem z tego zadowolony do czasu, gdy... No jako pierwsze wrażenie, tak samo dlatego nie brałem sobie Aikosa od razu, mimo że moim zdaniem jest fajny, mimo że też jest dużo promocji i to też mnie skłoniło do tego wszystkiego. Ty skurwysynie jebany, cały czas mnie zabijasz, a ja mam chujowy ekwipunek i ty mnie zabijasz, człowieku. Nie podoba mi się to. Dobra, gdzie idziemy? Idziemy na Deimos, na serwerze, którym mieliśmy grać. No właśnie. Kurwa, nie, ale jak ja sobie pomyślę, ile tu gra ludzi, to mnie kurwica zalewa. Przecież ja tu nie, pierdolę ten świat, nie będę tu grał. Idziemy, nie wiem, gdzie idziemy. Naprawdę, kurwa, ja cały czas, jak ja nagrywam od, nie wiem, roku, ostatnio, no roku, to wiecie, ile ja w tej grze zrobiłem? Nic. Kurwa, jestem głupi. Dobra, działa to tak. Macie case'a, nie? Z tego case'a musicie go ładować. Macie tutaj, jak klikniecie sobie przycisk, to macie poziom naładowania. Tak? Był? Czy nie był? Pokazał się, dobra. I te kreski pokazują wam ogólnie, ile możecie jeszcze odpalić. Klikacie, wyjmujecie. Jeśli wam się zapali, to znaczy, że jest naładowany, że wszystko jest git. Przy wyjmowaniu najgorsze jest to, że mam w środku tytoń. Ten wkład jest pusty. Tylko, że jestem idiotą i... technologia i człowiek się gubi. Ale da się to obejść wszystko. O ile czegoś też nie spierdolę. Wkręcimy skurwysyna. Dobra. Przy wyjmowaniu bierzecie sobie go, wyjmujecie, bo inaczej tytoń wam zostanie. I patrzcie, był pusty. Wkręciliśmy go i kurwa jest pełny. Kurwa. Głupota ludzka nie zna granic. No i tak jak wcześniej miałem jeden przycisk jak dla małpy, tu mam więcej przycisków. Pomiędzy odpala... To jest, nie wiem, wersja tego Aikosa 2.4. Aha. Wsadzacie go, wibruje wam ten... Pali się światełko nieciągłe. Po... dokładnie obliczyłem średnią, że po... od 2 minut 40 sekund do 2.50 możecie palić następnego. No to jest najgorsze, że musicie bawić się z tym case'em i tak dalej, gdzie na przykład tutaj tego nie miałem, tylko po prostu... O, mogę porównanie zrobić. Tak jak wcześniej spaliliśmy, to normalnie recenzję robimy. Dobra, kurwa, to jest Margonem, a nie etytonik.pl. 2 minuty. Kurwa, czy ja mam cokolwiek do robienia w tej grze? Po chuje gram w ogóle w tą grę. Przecież tu się nic nie dzieje. Trzeba zacząć w Minecrafta grać. Nie, no serio. Ja nic nie robię w tej grze. Okej, gram na sobie na tym kom, ale czy coś się dzieje? No nie. Trzeba chyba zmienić, nie wiem, koncepcję kanału, bo tutaj się nic nie dzieje. Dosłownie, nie wiem, streama zrobić. Nie wiem, cokolwiek. Tylko wiecie, byście chcieli, żebym ja ekspił. A ja nie mam życia, żeby ekspić. Nie, możemy na item napisać. W ogóle często spotykam ludzi, powiedzmy, na margonem.com i piszę elo. Albo oni mi piszą elo i tam piszą pozdro, a ja piszę pozdro. I w sumie tak to jest. Dobra.
No to pokazywałem wam ogólnie tutaj jak dla małpy. Klikacie sobie podwójny, ładujecie go, nie wiem, zapalicie sobie paczkę, tylko właśnie jak mam porównywać ogólnie smak tego, a smak tego, no to tutaj macie, znaczy to są kwestia gustu, tak? To mi się spodobało na początku i to wziąłem. To kosztuje ogólnie 150 zł, to kosztuje stówkę. To stówkę kosztuje, a to 150. Tego nie kupiłem, to sobie zajebałem po prostu. Co mi się podoba w jednym i w drugim? Ej, fajnie, minutniki pokazuje nam na całej grze. To jest fajne. To jest spoko. To idziemy. Że... W tym najgorsze jest to, że jak ja to palę, to ja w ogóle się zastanawiam, czy ja to palę, czy to się nie pali. Dymu z tego praktycznie nie ma. Chodź. Będziesz zbił ze mną. Albo nie będziesz, jak nie chcesz. Dymu z tego praktycznie nie ma i ja się zastanawiam, czy ja serio to palę, czy nie palę. Dużo bardziej popularne są ajkosy. Nie ma co się oszukiwać. Zostaw mnie, kurwo. Zabijesz mnie? No kurwa, proste, że mnie zabijesz. Widzicie, takie hejtery. Nie, nie będę wyklinał. Idziemy sobie na Wyspę Wraków z podkładem muzycznym Margonem Beat 2K20. To jest mocniejsze, paradoksalnie to jest mocniejsze i każdy, kto tam pali Icosa, czy ktoś pali normalne i tak dalej i spróbuje sobie tego, to mówisz, że to jest mocniejsze. Dla mnie nie, jest mocne. W miarę jest mocne, ale nie wiem, dla mnie to nie robi osobiście wrażenia jakiegoś. I dobra, gadając o różnicach, które dzielą, bo tak mniej więcej wam powiedziałem, o co chodzi, tutaj jest, to jest technologia, to jest mniejsza technologia. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja się pewnie tu wypierdolę. Nie, to nie jest najśmieszniejsze. Zajebiście, udało się. Dobra, to już jesteśmy pierwszy krok milowy do przodu. Jaka jest różnica? Dobra, już nie będę wam tego pokazywał. Dobra, pokazałem wam 2-3 razy i starczy, nie będę wam pokazywał co chwilę. Jaka jest różnica? Wydaje, jeszcze w sumie tego Icosa na tyle nie wiem, jakby oceniać. Znaczy, dobra, może inaczej. Każda kropka, jak mówiłem, oznacza 5 wypalonych wkładów. To nie są papierosy, to są wkłady. Więc analogicznie można powiedzieć, że powinniśmy spalić całą paczkę hitsów, czyli 20. Porównywalnie jak tutaj tak naprawdę. Gdzie są egzemplarze z taką baterią, są egzemplarze jeszcze, tak jak naprawdę, nie wiem, wpiszemy sobie glue. I mamy wersję także, gdzie te... To się pokazuje wszystko? Zajebiście, wszystko jest dobrze. Kurwa, mam 2-2, no, możecie sobie moją datę urodzin zobaczyć. Ostatni dzień tego. Mamy taką wersję i mamy taką mniejszą wersję. I ta ma mniejszą baterię, ta ma większą baterię. Ta z większą baterią wytrzyma wam paczkę. Ta mniejsza nie wiem, ale one są w takich samych cenach tak naprawdę, więc uważam, że jeśli byście się już zdecydowali na to glue, to lepiej brać chyba tą większą, tak? Znaczy, no więcej miejsca zajmuje, ale bez przesady, no chyba się nie zesracie z tego powodu. Więc jeśli... Mam... Na początku co mnie skłoniło do tego, żeby kupić sobie glue, a nie Icosa? No bo tak jak mówiłem, na początku sobie wziąłem glue. To, że tutaj macie ograniczenie takie, że macie tego case'a i musicie to ładować i dopiero w tym macie to swoje śmieszne coś, nie? Tutaj możecie sobie zapalić kurwa nawet 20 pod rząd. Możecie to zrobić. Nie macie czasu oczekiwania. I to mi się spodobało. I sobie pomyślałem, okej, po co mam czekać? Wybierzemy coś może mniej, no, mniej mainstreamowego. I wybraliśmy. Czy jestem na dzisiaj, dzień dzisiejszy zadowolony z tego zakupu? Powiem wam tak, jak ogólnie zapłaciłem za to stówkę i dostałem 5 paczek wkładów, to nawet żeby się tak zapoznać ze sprzętem i tak dalej, to spoko. To nie jest jakiś wielki pieniądz, ale wydaje mi się, że jeśli... O, i tutaj tak samo z wyciąganiem nie ma problemu, to jest jak dla małpy. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Nie wiem, jak to działa w Icosie. Jak coś, to nie jest ogólnie rzecz, którą powinniście robić, ale w przypadku... To jest fajny tip. Kurwa, nie wiem, ja zacznę robić kanał o nowinkach technicznych. Śmiesznie, znaczy o szugach XD. Macie wkład. On jest ciepły. Wiecie, w jaki sposób działają te urządzenia?
To urządzenia działają w ten sposób, że macie wkład, który jest nagrzewany z dwóch stron. Papieros się spala, znaczy papieros, wkład się spala. Wkład się spala tylko i wyłącznie z dwóch stron. A co by, jeśli człowiek zrobił w ten sposób, że umocuje wkład drugi raz, jednakże przekręci go o 90 stopni? Wtedy spalenie nastąpi z dwóch innych stron. Co bardzo dużo osób, którym dawałem ogólnie coś takiego do spróbowania, nie odczuło praktycznie żadnych różnic. To nie jest ogólnie przesłanie twórców, powiedzmy, tego urządzenia, ale da się tak zrobić i odczujecie, jak na moje gusta, może spadek smaku o jakieś 25%. Wiecie, co jest najgorsze? Że w momencie, kiedy kończy wam się to na pewno w przypadkach... Kurwa, ja pierdolę, jak ja mądry jestem. Ile ja wiem o tym. W przypadku, gdy... no bo to ma tytoń, tak? To jest bardzo zbity tytoń. To wygląda w ten sposób, no na przykładzie tego. Patrzcie, to jest tak zbite, gówno jebane. Jeśli byście chcieli ogólnie to zapalić jako normalnego papierosa, nie dacie rady, bo ten tytoń jest za bardzo zbity, ale pewnie jeśli byście wzięli to na bletę, czy na jakiś CBD. Ej, kurwa, zrobimy tak kiedyś. Będziemy blanta rolować z hitsów. To jest dobre, ale nie, wydaje mi się, że tu będzie za gruby tytoń. Że, bo to nie ma... Bo inaczej... Znaczy nie, to i tak nie doszłoby tutaj do spalenia tego wszystkiego, bo to jest podgrzanie. To nie jest spalenie, to jest podgrzanie tylko i wyłącznie. Ale ciekawe, czy dałoby się to normalnie zapalić, jeśli bym to zrolował do tego, do... i pokruszył trochę. No, dobry pomysł. Bez kitu. Zrobimy tak. Zrobimy test. Ale nie dzisiaj. Dobra, wracając, o czym ja gadałem. No to tak, macie to ogólnie z tytoniu, tylko że w tym przypadku glu po jakimś czasie wydobywa się kwas. Ten kwas wydobywa się z tego, że ten wkład jest mentolowy. Tutaj macie taką różnicę, że to jest mentol i to jest mentol. Tutaj ten mentol jest klikany, jest jak w normalnym papierosie. Macie kuleczkę, która działa właśnie w taki sposób, jak normalne mentole klikane, tak? I czy to macie zielony, czy jakiś niebieski, czy jagodowy i tak dalej, wszystko działa na kulkę. Tutaj nie ma żadnych kulek, tutaj jest po prostu jak gruby papieros, który jest po prostu ścięty ze zbitym tytoniem. On od razu w sobie... Musiałbym go rozebrać, żeby zobaczyć, w jaki sposób to działa. I uważam, że tak zrobimy. Ma filtr, ogólnie ten filtr nie żółknie. Tak jak w przypadku normalnych papierosów filtr mielibyście żółty, tutaj tego nie macie. Kurwa, jeszcze mi będą płacić za te reklamy. Cała struktura jest strasznie zbita ogólnie. Czy jest kulka? Patrzcie, w jaki sposób jest to zbite. Znaczy, pewnie chuja będzie widać, ale to... jest jakimś tworzywem sztucznym. To jest takie... taka folia. Taka strasznie gruba folia. Nie da rady. Palcem tego nie zrobię. Ale... zastanawiam się, w jaki sposób jest to zrobione. Że to jest mentol. Że to jest po prostu mentol, a nie jest normalny... Nie wiem, czy to jest tytoń nasączony czymś, czy... w jaki sposób to może działać, ale tak jak w przypadku tym glu macie kulkę, więc to działa jak w normalnych papierosach. A w przypadku... a w przypadku IQOS-a nie mam pojęcia. Jaka jest jeszcze różnica pomiędzy tymi urządzeniami? To też wpłynęło na to, że na początku zdecydowałem się na glu. Różnica jest taka, że macie limit ogólnie tutaj pociągnięć. Jest to, wydaje mi się, 20. I czy weźmiecie małe, czy duże, to będziecie mieli taki limit. Tutaj mamy limit bardziej czasowy i dłużej zajmie wam ogólnie spalenie. Patrzcie, ja cały czas palę to i on dopiero wygasa. To możecie sobie nawet po prostu tak zapalić, poczekać, zapalić, poczekać. I jeśli chodzi o takie dłuższe palenie, to glu byłoby lepsze. Schodki się robią na przykład, gdy kupiłem, powiedzmy, glu, dostałem 5 paczek od buta, czyli tak naprawdę wartość całego sprzętu kosztowała mnie 100.
Wkłady zarówno do hitsów, zarówno do glu kosztują 14 zł. 14 razy powiedzmy te promocyjne, bo to jest nowy produkt, tak? Razy 5 wyszłoby mi 70 zł. Musiałbym zapłacić 170 zł, zapłaciłem stówkę. Czyli powiedzmy, jakbym kupił paczki i zapłacił 30 zł za sprzęt. Spoko opcja, wydaje mi się, że tak. To działa w ten sposób, że po prostu jeśli macie jakieś tam okienka, nie wiem, w galerii, punkty ICOS-a, punkty glu i tak dalej, mówicie, elo, chciałbym sobie zakupić taki sprzęt i tak dalej, nie? I oni wam opowiadają, mówią, że jak się czyści i tak dalej. Oni z reguły przeprowadzają taki instruktaż każdemu, bo nawet jeśli dali mi na wypożyczenie wczoraj tego... Dobra, tu się będzie godzinę respić, bo to jest tak, to jest kom, to będzie się w chuj respić. Dobra. Oni z reguły przeprowadzą wam taki instruktaż na wypadek, jeśli byście coś spierdolili, czy coś zrobili złego. A Iwapora sobie może poszukamy, co? Bo ja naprawdę dawno nie widziałem takich rzeczy w tej grze. Wiedzimy sobie, nie wiem, jakieś odmęty niebezpieczne. Nie wiem, pójdziemy sobie po prostu na te żaby. Albo pójdziemy na Madoxa, nie wiem, zaraz sobie pobiegamy tutaj. Są w ogóle jakieś jeszcze herosy eventowe? Chyba one już minęły. A, ja myślałem, że to Vapor, to żaba po prostu. Dobra, chuj w dupę, nie chcę się. O czym ja gadałem? Ile to się już nagrywa? Masakra, ja 18 gad... 8 minut... 18... Skurwysynie. 18 minut gadam o jakichś głupotach. Schody się robią w przypadku, gdy... Powiedzmy, no ja ogólnie te glupo traktowałem w ten sposób. Ok, zapłacę 100, dostałem 5 paczek, to tak jakbym zapłacił 30 zł za sprzęt, za resztę jakbym wkładził układy. Chodzi o to, że na hitsy jest dużo większa promocja, macie tu dużo bardziej popularne. Jeśli jesteście na zadupiu, o, nawet wam mogę pokazać coś takiego. Glu, sierce. Icos, sierce. Kurwa. Chuje moje dzikie węże. Neo, siedce. Bo te wkłady to się nazywają Neo. Tak jak macie ICOSa, to są hitsy, a jak macie glu, to jest to Neo. Kurwa, Neo wkłady. Wy skurwysyny jebane. Glu. Jak mnie wkurwiają. Naprawdę, tak jak na w moim mieście, ciężko jest ICOS. Możecie sobie zobaczyć, o, miejsca, patrzcie. I macie, wpisujecie sobie miasto, siedzę i pokaż składami z kapsułką i tak dalej. Po prostu, bo to nas interesuje, tak? W tym przypadku. Elo, no tak, udostępnij. Kurwa, tu nie będzie mi dawało lokalizacji. Patrzcie, ile mamy punktów. Na moje miasto mamy... Gdzie ja jestem? W Los Angeles? Łódź. W moje... Kutno? Kurwa, gdzie mi wyjebało? Siedzę, 64. Nie, 40. Przybliżamy. Dobra. Siedzę jest około 46 miejsc w moim mieście. Gdzie możemy Neo kupić? Wpisujemy sobie tutaj, nie wiem, drugi. Nie, kurwa, za młody. Sklep, kurwa. Gdzie to jest? Mapę trzeba znaleźć. O, i tutaj macie też inne sprzęty. O, ten tu. 300 kosztuje, ha, 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 ha. Pójdziecie sobie do pierwszego lepszego miejsca, to zapłacicie 150 zł i dostaniecie jeszcze paczki gratis, tylko się musicie tam zarejestrować, dać dowód. O, i to jest też śmieszne. A widzicie? A, bo tu są dwa. Dobra, głupi jestem. Jest dużo tych rodzajów. Macie w ogóle jeszcze, ej, to też, kurwa, może zaczniemy recenzję robić w ogóle czegoś takiego. Vibe Pen. Jeszcze coś takiego jest, patrzcie. Że macie wkłady takie w ogóle. Czemu o tym w ogóle mówię? Czemu o tym nawiązuję? Bo to też nie jest bez powodu. To kosztuje 80 zł i macie chyba 2 czy 4 wkłady. Też można przeanalizować. Dlaczego o tym mówię? Z dniem... Papierosy ogólnie drożeją teraz o złotówkę. Od maja mają zostać wycofane wszystkie papierosy, które będą mentolowe oraz z kulką. Do chyba 20 maja, tak mi się wydaje? Chyba tak. Co potem? Znaczy ogólnie ta ustawa jest rozporządzona w ten sposób, że osoby, które nie palą przez papierosy, które są mentolowe bądź z kulką, czyli nazwijmy to po prostu mentolami, żeby ogólnić i nie gadać co chwilę.
Przez mentolowe papierosy wciągają się w nauk. Czy to jest prawdziwe, czy z kłamstwem? Tak, oczywiście, że jest prawdziwe. Nie ma się co oszukiwać. I mają się tego pozbyć. Ogólnie, no, tak jak naprawdę jeszcze 15 lat temu mogliście, powiedzmy, paczkę papierosów kupić, gdzie Polska, powiedzmy, już była w Unii, albo tam, no, dajmy sobie taki 2004 rok, tak? Czyli wejście Polski do Unii Europejskiej, papierosy kosztowały po 5 zł, dzisiaj kosztują Marlboro 17 zł. Jest różnica? Jest różnica. Wydaje mi się, że ogólnie świat poszedł już w taką stronę i on pójdzie dalej, że za jakieś 10 lat ciężko będzie ogólnie dostać normalne papierosy, tylko właśnie będziemy się posługiwać czymś takim. I świata nie oszukamy, ale technologia idzie. Co gorsza jednak dla ludzi, którzy uważają, że nie przyzwyczają się do takich sprzętów, że jednak wolą normalne papierosy, mają oczywiście do tego prawo. Tylko że świata się nie oszuka. I uważam, że tak po prostu będzie. Mimo że uważam, że normalne papierosy bardziej mi podchodzą, bo jestem do nich dużo bardziej przyzwyczajony, to jednak świat pójdzie w taką stronę. I dla osób, które chciałyby ogólnie poznać moją opinię, czy... A! W ogóle opowiem o sytuacji, jak byłem... Kurwa. Chuje muje, dzikie węże. Zaraz przyjdziemy i niech się porespią te potworki, co? Dobra, jesteśmy. Znaczy, ogólnie powiem wam tak, to mogłoby się wydawać, że to jest płytki temat papierosów tak naprawdę, ale to jest temat po prostu zmieniającego się świata, bo mamy tak naprawdę rok 2020. Ludzie w roku, nie wiem, załóżmy 1990, myśleli, że w roku 2020 będą latające samochody. No aż tak to nie poszło, ale jednak ten świat się troszkę zmienia. I powiedzmy, mówiąc analogicznie o... Mówiąc analogicznie o tym, że powiedzmy nawet sam sposób palenia papierosów, ceny papierosów, sposób tak jak teraz w sumie palenia nawet nie papierosów, ale po prostu tytoniu się zmienił, tak uważam, że zmieniły się też czasy, że taki portfel zamieniacie na taki portfel, w którym macie po prostu kartę. A idąc o krok dalej, możecie sobie założyć po prostu profil zaufany, możecie mieć elektroniczne prawo jazdy, możecie mieć elektroniczny dowód, możecie za pomocą telefonu płacić blikiem i tak naprawdę nie jest wam nawet to potrzebne, nawet koniec końców wam nawet nie są potrzebne w niektórych przypadkach klucze do domu, tylko jest wam potrzebne to. Tylko jest pewne pytanie, co jeśli ten oto przedmiot, a to jest w ogóle Xiaomi tam Pro 8? 8 Pro. Co w przypadku, gdy taki oto przedmiot wam się zgubi? No wtedy jesteście w czarnej dupie. Nie ma się co oszukiwać. Gdzie mam te inne hit? Kurwa. Szukałem innych wkładów. Dobra, chuj, niech będą te. W kurce mam. No jesteście wtedy w czarnej dupie. Miałem coś jeszcze ciekawego powiedzieć. Tak jak mówiłem ogólnie o technologii, która różni te dwa urządzenia, też nawiążę jeszcze. To w tym przypadku, no to jest prosty jeden przycisk po prostu, który wam odpali, tak? Nic skomplikowanego. Tutaj najśmieszniejsza rzecz, którą ja cały czas zauważałem na początku. A i zaraz opowiem o sytuacji, jak byłem w ogóle to kupić. Najśmieszniejsze jest to, że patrzcie jaki tu macie obrazek. Tu jest obrazek Bluetooth, czyli tak, możemy to połączyć na Bluetooth. Wow. Wow, spodziewalibyście się? Do czego może to służyć? No raczej nie będziecie chodzić i nie będziecie słuchać przez to muzyki, bo czegoś takiego się nie da robić. Ale możecie... Nie jestem kurwa, ja mam ten sprzęt jak coś 24 godziny, tak... Kurwa! Ja mam ten sprzęt 24 godziny, także ja dużo nie mogę powiedzieć o nim. Ale czytałem dużo na ten temat, tak samo mam dużo spostrzeżeń, moja koleżanka ma iCosa, mój kolega wcześniej też miał iCosa i miałem jakby z tym styczność cały czas i wiedziałem, z czym to się je. Tak naprawdę to nie jest wynalazek, nie wiem, tego miesiąca, tego roku, tylko one na rynku są już 2 lata. One już na rynku są 2 lata.
Możecie połączyć to z aplikacją na Bluetooth, która wam pokazuje, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie możecie kupić te hitsy i tak dalej. Mapy z Siedlec nie mogę znaleźć, gdzie mogę kupić te hitsy, ale te hitsy możecie kupić praktycznie na każdym zadupiu. Gdzie już składami do Neo jest większy problem. I tak jak mówiłem o promocjach, jest bardzo dużo kodów promocyjnych, gdzie powiedzmy kupujecie 5 paczek hitsów, nie wiem, kolejne 5 macie gratis, gdzie w przypadku Neo czegoś takiego nie ma, macie tylko przy zakupie, także to też jest pewna taka różnica. No jest. Ale serio, to jest dobry patent i jeśli chcecie, to możecie sobie wypróbować, jak coś nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, jeśli rozpierdolicie ten sprzęt, w sumie nawet jak go rozpierdolicie i pójdziecie, to wam to wymienią i tak dalej, bo dbają ogólnie o tam o klientów. To nie mogę powiedzieć. Ale patrzcie w ogóle, jaki dym też z tego jest. Dosyć spory, porównanie do tego glu. Praktycznie, że niewidoczny. W ogóle poszedłem wczoraj do galerii. Ja tak sobie przechodzę właśnie koło tego stanowiska glu, przepraszam, Icosa. I tak patrzę. I tak patrzę. Może zapytam. Babka mi mówi, jak debilowi, pyta się mnie, czy palę. To jest podstawowe pytanie, bo to nie jest ogólnie sprzęt, tak jak powiedzmy, a papieros może was skłonić do... No właśnie, i tu mamy, tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy 4 sprzęty. Prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej, jeśli mówimy o markach, tak? Bo podtypów, powiedzmy, czyli tam edycji to jest 2.4, nie wiem, mamy jakoś tam 1.0, 2.0, 3.0. Jest tego od chuja. Jest tego bardzo dużo. No ale mówiąc o takich, no to mamy 4, Vipen, Icos, Glu i elektroniczny, gdzie elektroniczne są już od dłuższego czasu. To elektroniczne papierosy mogą jeszcze skłonić osobę palącą do niepalenia, to jest przeznaczone czysto dla osoby, która chce palić, która pali. I z reguły jeśli, nawet wam mogę pokazać na stronce, jeśli spotkacie się z czymś takim, że pójdziecie, będziecie chcieli to kupić, to będziecie mieli pytanie, czy jesteś pełnoletnim, to jest podstawowe pytanie. Następne jest takie, że kurwa, chuj ci w dupę, przepraszam. Gdzie to było? Co to jest Icos? Dowiedz się więcej. Jak coś, to ja nie robię żadnej reklamy, ja po prostu mówię swoją opinię. Dobra. Chuj w dupę. Powiem od siebie. Dostaniecie pytanie, czy palicie. Prawdopodobnie jeśli powiecie, że nie palicie, to mógłbym twierdzić, że wam tego nie sprzedadzą, bo to nie jest ogólnie rzecz, która powinna was wciągać w nałóg nikotynowy, tylko i wyłącznie, powiedzmy, go podtrzymać i jest alternatywą. Tak, to jest alternatywa. Więc tak samo jest tam nieprzeznaczone dla osób, które są w ciąży, nie jest przeznaczone dla osób, które nie mają 18 lat skończone. I raczej tyle. Co ja uważam na ten temat? Uważam, że no świat pójdzie w tą stronę, tak? I tu się nie ma co oszukiwać. Jak na razie spróbowałem tego standardowego typu i każdy go ma. To nie jest droga sprawa, jeśli o to chodzi. Tylko dużo osobom to też nie odpowiada. Mi osobiście odpowiada. Zalety macie takie, że nawet powiedzmy... A, mówią, że ogólnie z tego nie jebie. Jebie z tego. Oczywiście, że tak. Tylko nie jest to aż tak drastyczne jak w przypadku papierosa. Odpalcie sobie papierosa w pokoju. Będziecie mieli cały pokój, który będzie jebał. W tym przypadku uchylicie okno i tak naprawdę ten cały, powiedzmy, jakkolwiek smród rozgrzanego tytoniu, wkładu bardziej, uleci, więc to nie jest aż tak drastyczne. Nie wiem, jednym to podchodzi pod jakąś paloną tekturę, niektórym podchodzi pod smażone smażone warzywa i tak dalej. Opinii jest bardzo dużo, tak jak dużo jest ludzi, którzy z tego korzystają. Dobra, jaką ja mam receptę ogólnie na... bo rozgadałem się o tych jebanych papierosach. To ja mam receptę taką, że przyszedłem tutaj, żeby nagrać ten odcinek, żeby go wrzucić. Wrzucę go. Powinienem częściej coś nagrywać. Jeśli chcielibyście ogólnie, żebym o czymś poopowiadał, wydaje mi się, że to był fajny temat. Jeśli was to nie interesuje, no to trudno, ale chciałem się o tym podzielić. Więcej o tym nie będę rozmawiać. Jak macie ogólnie jakieś tam propozycje i tak dalej, to śmiało możecie pisać. Ja aktualnie jeszcze z wami udam się na jakąś elitkę, czyli właśnie na Miłośnika Magii. I tam zamierzam zostać. Jak na 115 levelu możemy go bić. Wątpię, że i tak w walce
PvP miał jakiekolwiek szanse z kimkolwiek, bo jednak nie mam jakiegoś dobrego ekwipunku. Ale tak jak mówię, na 120 poziomie będziemy mogli zdobyć sobie tą półtoraręczną broń, którą zreforge'ujemy i będzie fajnie. Dobra. A i w ogóle jak poszedłem, właśnie, jak poszedłem sobie wczoraj to kupić, to mi babka tłumaczyła. Pyta się mnie tam, czy mam ten i tak dalej, wszystko. Ja pytam się, że chciałbym to wypożyczyć, nie? Bo jest taka opcja. Możecie, wcześniej to mi się wydaje, że było na 2 tygodnie, teraz jest na tydzień, bo tak jak mówię, to nie jest jeszcze aż tak bardzo znane, chociaż troszeczkę, jest bardziej, tak? I dostałem ogólnie to za fraję na tydzień, także wydaje mi się, że później to po prostu kupię, z tego glu nie będę korzystał, będę korzystać z Icosa, bo po prostu tak jak mówię, bardziej mi podchodzi. Tutaj na miłośnika wydaje mi się, że najlepiej chodzić na tego łowców, jest najmniej oblegany, wydaje mi się, że legenda też będzie najtańsza. Także biorąc pod uwagę, że mamy godzinę 21, multum ludzi, także pójdziemy sobie tam. I w ogóle babka mi tam pyta się mnie, czy ja cokolwiek wiem o tym, a ja mówię, ja wiem wszystko. Ale babka i tak mi się nie tłumaczy ogólnie, w jaki sposób to działa i tak dalej, ona się na mnie patrzy i wie, że to co mówi jest bezcelowe, bo ja doskonale wiem, jak to działa. Ale okej, okay, powiedziała mi to wszystko i tak dalej, ale tylko kurwa, dobra, jak psychos. Nie, i sposób czyszczenia tak samo jest dosyć bardziej skomplikowany, ale największym zdziwieniem było to, że serio, można to połączyć pod Bluetooth. Wypróbuję to. No właśnie, powinno wam wskazywać takie rzeczy jak poziom naładowania, poziom powiedzmy... Właśnie poziom naładowania. Ja jestem ciekawy, czy jeśli podłączymy to pod Bluetooth, czy będzie znacząco obciążać ogólnie sam sprzęt. Tak jak normalnie możemy zapalić 20 powiedzmy wkładów, czy po podłączeniu pod Bluetooth będzie to bardzo obciążało baterię. No bo jakby nie patrzeć, to jest użytek. Ta aplikacja powinna służyć do tego, żebyście mogli wiedzieć, kiedy możecie to naładować. W sumie to możecie kliknąć to jednym kliknięciem, ale okej, jeśli macie tam gdzieś, nie wiem, w torbie czy coś takiego, to spoko, nie? Tylko pytanie jest, jak bardzo to obciąża baterię. Bo w sumie jeśli macie aplikację, która łączy się przez Bluetooth, żeby sprawdzić, ile macie baterii i to będzie obciążać baterię, to w sumie to moim zdaniem trochę mija się z celem. A wkłady do tych hitsów możecie kupić wszędzie, a tu są jakieś pajace w ogóle i chuj im w dupę tak naprawdę, bo ja tu będę stał. I w ogóle spotykam tutaj cały czas takich cwaniaczków, co nie? I oni mówią, że mi się chyba elitki pomyliły, a ja im mówię, chyba nie, człowieku, ja tu i tak będę stał. Bo ty sobie będziesz majmę robił, a ja sobie będę to bił, XD. Dobra, zostańmy tutaj, dobra, chcecie to tam piszcie komentarze, chcecie to tam róbcie co chcecie i tak dalej,